Rafał Brzozowski pokazał zdjęcia z pogrzebu i grób Witolda Paszta. 18 marca w Zamościu odbył się pogrzeb Witolda Paszta, lidera zespołu Vox. Artystę pożegnał jego przyjaciel z The Voice Senior, Rafał Brzozowski. W piątek, 18 marca, odbył się pogrzeb Witolda Paszta. Artysta spoczął na cmentarzu w Zamościu, tuż obok zmarłej w 2018 roku żony, Marty. Tuż przed pogrzebem rodzina gwiazdora miała prośbę, aby podczas uroczystości nie nagrywać filmów i nie robić zdjęć z jej przebiegu. Rafał Brzozowski, bliski kolega Witolda Paszta z The Voice Senior, postanowił jednak podzielić się w sieci kilkoma wzruszającymi kadrami. Pogrzeb Witolda Paszta. Rafał Brzozowski pokazał grób artysty. Witold Paszt przed śmiercią brał udział w The Voice Senior. Artysty ze względu na zdrowie zabrakło jednak w finałowym odcinku. Co bardzo zmartwiło widzów i fanów. Paszt zmarł 18 lutego, rodzina artysty w oświadczeniu pisała, że niespodziewanie pojawiły się spore komplikacje po trzykrotnym zakażeniu koronawirusem. Lider zespołu Vox został pochowany miesiąc później, pogrzeb Witolda Paszta odbył się w Zamościu. Muzyk spoczął obok swojej żony, Marty, która zmarła w 2018 roku. Córki Witolda Paszta tuż przed pogrzebem ukochanego ojca prosiły, żeby nie relacjonować przebiegu tej uroczystości w mediach. Mały wyjątek zrobił jeden z uczestników, wokalista i prezenter, a prywatnie przyjaciel Paszta, Rafał Brzozowski. Gospodarz The Voice Senior pokazał na Instagramie m.in. grup artysty. Rafał Brzozowski w trakcie pogrzebu Witolda Paszta opublikował również krótkie nagranie oraz zdjęcie z kaplicy. Żegnaj Wiciu. Dodał pogrążony w żałobie Brzozowski. Śmierć Witolda Paszta była ciosem dla Rafała Brzozowskiego, który w sieci pożegnał go wzruszającym wpisem. Informacja o śmierci Witka jest dla mnie bardzo bolesna. To nie tylko niezwykły talent, wielka osobowość, wspaniały wokalista i muzyk, ale też wspaniały przyjaciel. W najdrobniejszych sprawach zawsze pomocny i uśmiechnięty. Zamość stracił wspaniałego obywatela i lokalnego patriotę do końca związanego z tym miastem. Wielkie współczucia i najszczersze kondolencje dla całej rodziny. Voice Senior z tobą był dla mnie przygodą życia. Będzie mi ciebie, Wiciu, brakowało. Dziękuję, że zostawiłeś nam tak piękną muzykę i wspomnienia.